Tak się lubię przyjrzeć ludziom, twarzom. Twarze dużo mówią. Uśmiech jest jednym z bardzo skutecznych narzędzi ewangelizacyjnych i dość tanich. Czasem trzeba ten uśmiech zainstalować na twarzy. My jako Polacy mamy z tym problem. Jesteśmy narodem, który jest wyśmienity w narzekaniu. Wygrywalibyśmy Mistrzostwa Świata prawdopodobnie, gdyby takie były. Jest akurat dobra okazja do narzekania. Jest koniec stycznia, się zbliża i to jest podobno bardzo taki przełomowy moment, kiedy między innymi nie wypaliły postanowienia noworoczne. Chyba to jest trzeci poniedziałek roku. Nazywany jest najbardziej tragicznym dniem. Czarnym poniedziałkiem. Bo ciągle ta zima, właściwie środek zimy, brakuje witaminy D, B i wszystkich brakuje. Pomidory nie smakują. No i te postanowienia noworoczne znowu zawaliliśmy. No i wtedy się robi tak bardzo smutno. Ale my powinniśmy przełamywać. My mamy Jezusa na co dzień, który jest naszą największą radością w każdy poniedziałek i w każdą sobotę i w każdy dzień, i On się nie zmienia. A to, że pogoda raz cieplej, raz zimniej, to tak dla odmiany. Czy pewnie jako Polacy to narzekamy, jak jest gorąco, jak jest zimno. Trudno nie narzekać na pogodę. Zatem zachęcam do takiego przełamywania się z uśmiechem. To takie nie nasze, nie polskie, żeby do nieznanej osoby na ulicy powiedzieć dzień dobry. Ludzie się patrzą, no dlaczego nie? Zmieniajmy tą rzeczywistość wokół nas. No właśnie, wspomniałem postanowienia i trochę dzisiaj będzie o postanowieniach. Również tych noworocznych. Z wiekiem chyba jesteśmy bardziej tacy powściągliwi do postanowień noworocznych. Czy ktoś z was w tym roku miał postanowienia noworoczne? Mieliście? A nawet jeszcze masz. O, to dobrze. Dziś mi się udało. Dobra. Ja też mam i też nawet jako tako. Tak, ktoś jeszcze ma jakieś postanowienie noworoczne? No właśnie, tak liczyłem na to, że będzie mało osób, no bo naprawdę, tak to jest, że im mamy więcej lat, to widzimy, że to nie działa w poprzednich latach i żeby sobie już głowy nie zawracać. Na siłowniach już pewnie są pustki w połowie stycznia. Najgorszy jest pierwszy tydzień. I ja nie wiem, nie chodzę w domu, robię siłownię. Ale tak mówią. Tytuł tego kazania. Nieczęsto moje kazania mają tytuł, ale to ma, ponieważ ta myśl się przewija gdzieś cały czas i warto ją powiedzieć już na początku. Tytuł to: co byś zrobił, gdybyś się nie bał? Co byś zrobił i zrobiła w twoim życiu, gdyby nie strach, który powstrzymuje? W różnych wymiarach, różne ograniczenia sprawiają, że nie robimy czegoś, co nam chodzi po głowie. Albo co może wydawałoby się być czymś dobrym. No bardzo często mówimy, no pieniądze. Pieniądze nas trochę powstrzymują. Gdybym miał więcej, to bym zrobił to i tamto. Gdybyśmy tak mieli chwilkę sobie pomyśleć, co bym zrobił i bym zrobiła, gdybyśmy mieli taki luźny milion. Czego tam chcecie? Milion złotych, euro, jak wam pasuje? Co wam więcej potrzebne? Co byście wtedy zrobili? No, czy coś tam może uruchamia? Jakieś myśli i plany? My nie o pieniądzach dzisiaj tutaj będziemy mówić, ale czasem warto tak pomyśleć, bo chodzimy w naszych utartych ścieżkach i przestajemy myśleć bardziej szeroko o naszym życiu, o świecie, o naszych powołaniach. Bo to kazanie przede wszystkim jest o powołaniach. No i pieniądze też mogą nas bardzo ograniczyć. No jak mamy coś robić, budować, organizować, jeżeli nie mamy pieniędzy? Brakuje nam właśnie tego miliona.
No i chcę wam powiedzieć, że Pan Bóg ma wszystkie pieniądze świata. I wciąż więcej ma, niż już rozdał. A lubi rozdawać. I ciekawe jest to, że Pan Bóg rozdaje wtedy, jak ludzie zaczynają robić coś z wiarą. Jak ruszą, to Pan Bóg wtedy wyciąga swoją rękę. Więc to jest też jakaś wskazówka dla nas, kiedy powstrzymują nas finanse. Ważną sprawą jest, żeby realizować Boże zamiary. Jeżeli się rzucamy gdzieś tam na różne biznesy, nie mając pieniędzy i przede wszystkim Bożego prowadzenia w tym, to lepiej tego nie robić. Ale jeżeli są Boże rzeczy, które Pan Bóg wkłada w nasze serce, to pieniądze nie powinny być przeszkodą. No, ale w takim razie czas będzie przeszkodą. Kto ma za dużo czasu? No mało kto. Już nawet emeryci nie mają wolnego czasu, bo muszą stać w kolejkach do lekarzy. I wydawało się, że będzie tyle czasu, a później się w innych kolejkach stoi. I ten czas, albo się wnuki i tak dalej bawi i zajmuje. I ten czas leci. Nie ma go. A co by było, gdybyśmy mieli więcej czasu? Gdybyśmy mieli na przykład wolny tydzień. Co byście zrobili z wolnym tygodniem? A z wolnym miesiącem? No, jeszcze tydzień to sobie można urlop wziąć, nie? Ale z wolnym miesiącem. A gdyby tak mieć wolny rok, można by zaszaleć, nie? Takie misje można by, wyjechać by można było do Afryki, Azji i robić wielkie ewangelizacje. Pieniądze nie są problemem, czas nie jest problemem. Cały świat stoi nagle otworem. O, młodzież, uczcie się angielskiego. No i z tym czasem, to chciałem wam taką biblijną myśl zarzucić. W księgach Mojżeszowych, historii Izraela, czytamy, to było Boże zarządzenie, żeby Izraelici raz na 7 lat mieli wolny rok. Mieli nie obsiewać swoich pól i nie robić tego, co robili przez 6 lat, a 7 rok mieli żyć z tego, co Pan da. Problemem było to, że mieli słabą wiarę. Jak często jest, kiedy my, jako ludzie wierzący XXI wieku, patrzymy wstecz i mówimy, no oni to nie mieli tej wiary, nie? No dobra, to ja wyciągnę właśnie taki temat. Rok szabatowy. Raz na 7 lat. Żeby zaprzestać robić to, co robiliśmy przez 6, wierząc, że Pan Bóg nas utrzyma. I robić to, do czego nas powołał. Brzmi to jak poważne wyzwanie, prawda? Kiedy naród izraelski został wysłany do Babilonu na 70 lat, to prorok powiedział, że idziecie tam po to, żeby ta ziemia odpoczęła, bo wy będąc w niej nie zachowywaliście tego roku szabatowego. Więc teraz ziemia będzie odpoczywać. Również w tej konwencji niektórzy próbują sobie pewne rzeczy obliczyć, ale tego się akurat nie da. Mówią, że nasza Ziemia zbliża się do 6000 lat swojego istnienia. A później ma być milenium. Czyli to ma być te 1000 lat odpoczynku, kiedy Ziemia przez 6000 lat nie odpoczywała i ludzie ją uprawiali i wykorzystywali, ile się dało, to teraz będzie musiała przez 1000 lat odpoczywać. Ale tego się nie da policzyć, ile dokładnie Ziemia istnieje. Żydzi na swoim kalendarzu mają 5780. Ale jest w czasach sędziów taka luka, że to może być 50 lat, może być 250 lat, nie wiadomo jak. To jest pewien okres taki bardziej elastyczny. No i bardzo dobrze, bo jakby tak ludzie policzyli, to już by swoje wiedzieli. A tak? Nigdy jeszcze nie byliśmy tak blisko jak dzisiaj. Zatem z tym czasem też znalazłoby się rozwiązanie. Pan Bóg mówi, jak są ważne sprawy, do których cię powołuje, to pieniądze się znajdą i czas się znajdzie. Ale to, co jest problemem, to to, że my się boimy. My jesteśmy największym oporem i nasze lęki.
Co byś zrobił i zrobiła, gdyby nie strach, który powstrzymuje cię w różnych wymiarach? Boimy się o różne rzeczy. I to może być różna skala tego. Od jakichś tam obaw, poprzez może lęk, aż do jakiejś trwogi przerażającej, która paraliżuje nas przed czymkolwiek. Dlaczego się możemy bać? Możemy się bać ciemności. Im człowiek starszy, tym tej ciemności się mniej boi, ale każdy pamięta, jak był dzieciakiem i biegł prędko, żeby pstryknąć pstryczek, żeby już było jasno w pokoju. Pająki, jakieś inne myszy, robaki, węże. No czy to jest racjonalne, czy nieracjonalne, ale jakieś tam lęki się pojawiają. Można się bać. Jedni robią to w sposób bardzo demonstracyjny. Boimy się, co przyniesie nowy rok. Ten poprzedni taki zły nie był, jeżeli chodzi o szerokość geograficzną, w której mieszkamy. Całkiem nieźle. Taki nawet czas dobrobytu. W lodówce się nie mieści to, co znowu kupiliśmy, żeby włożyć. No tak nie najgorzej. Nawet bym powiedział, że nigdy tak dobrze jeszcze nie było, jak ostatnio. To nie wszędzie tak jest. Zdecydowana większość świata wciąż klepie biedę, jest głód. To u nas się tak na chwilę zrobiło lepiej. No ale boimy się, co przyniesie nowy rok. Czy komuś tam coś dziwnego nie odpali? Bo ludzie to nie chcą wojny. Ale wystarczy jeden szalony człowiek i zaraz jest wojna. A to chwila, moment. I może przyjść z każdej strony. No i byłoby smutno, gdyby takie dobre czasy się miały skończyć. Więc boimy się, co przyniesie ten nowy rok. A co ze zdrowiem? Zdrowy człowiek poszedł do lekarza i nagle się okazuje, że chory. Aż strach do lekarza idzie, bo jeszcze coś znajdzie. No i boimy się, dbamy o swoje zdrowie. Myślę, że we wszystkim potrzebny jest balans. W dbaniu o zdrowie też. My stoimy na stanowisku, że dbanie o zdrowie jest bardzo ważne, a najważniejszy jest ruch i aktywność nasza. Wy również w zbalansowany sposób. Boimy się o pracę, dzisiaj mamy, co to będzie jutro. Boimy się śmierci. I nawet bardziej niż swojej, to boimy się śmierci kogoś bliskiego. Nie wiem, czy macie takie numery telefonów, które jak dzwonią, to boicie się, jaka to będzie wiadomość. A nieraz potrafi wyrwać niespodziewanie, bez znaczenia na wiek i wszelkie okoliczności, i plany. I był i nagle go już nie ma. Boimy się kalectwa, chorób, które sprawią, że będziemy nieczynni, jak byliśmy do tej pory. Może brzmi to abstrakcyjnie, ale no różne lęki chodzą nam po głowie, różnych rzeczy możemy się bać, które sprawiają, że nie robimy tego, co moglibyśmy zrobić. No boimy się też, że na przykład nie wyjdzie. Ja zacznę coś robić i nie wyjdzie. I co ludzie powiedzą? To lepiej nie robić. A może boimy się publicznych wystąpień? Mam na liście. Podobno publiczne wystąpienia są jednym z największych lęków wszystkich ludzi na świecie. Ponoć ludzie się mniej śmierci nawet właśnie boją swojej własnej niż wystąpień publicznych. No jest to jakiś lęk, który może też warto przełamywać. I jak ze wszystkim, to nie od razu przychodzi. My w naszym kościele mamy fantastyczną instytucję, jaką jest szkoła sobotnia. Kiedy spotykamy się, żeby studiować Biblię. I od najmłodszych do najstarszych każdy ma okazję wypowiadać się, rozmawiać, argumentować.
zgadzać się, nie zgadzać się z sobą, to jest piękne miejsce, gdzie uczymy się wypowiadać i uczymy się tej księgi, która jest księgą, która zmienia życie. No, także wypowiedzi publiczne to też może być nasz lęk. A może Pan Bóg nas powołuje do tego, żeby mówić. A może boimy się zdrady kogoś bliskiego, czy to w małżeństwie, czy takiej zdrady przyjacielskiej. A może boimy się zmian w życiu. Bo jak już człowiek wytrze te kolejny, to już mówi, tak jest dobrze, nie będziemy nic zmieniać. Nie będziemy się przeprowadzać. Tak jest dobrze, zawsze tak było i niech tak będzie. Na wieki wieków. No dobrze, to zanim wy jeszcze sobie pomyślicie, co jest waszym lękiem, bo to jest takie pytanie dzisiaj. Co bym zrobił, gdybym się nie bał? To ja wam powiem o kilku moich lękach. Ten pierwszy, o którym będę mówił, już jest nieaktualny, ale jest na tyle ciekawy i był za pierwszym razem, kiedy to kazanie kiedyś mówiłem, to go miałem wpisane jako numer jeden i Pan Bóg przyszedł i tak niezwykle zorganizował wszystko, że to już nie jest mój lęk, a to jest moja radość i wyzwanie. Otóż miałem napisane tutaj ewangelizacja na Piotrkowskiej. Skoro mieszkam teraz w Łodzi, to tą największą ulicą jest Piotrkowska. To tutaj byśmy powiedzieli na Patelni, ale to też już mam zaliczone, bo ostatnim razem też byliśmy. Ewangelizacja na Piotrkowskiej, ale w takim wymiarze, czy też jakakolwiek inna główna ulica w mieście. Ja tu miałem w głowie właśnie, że biorę głośnik i idę na taką ulicę i zaczynam do ludzi mówić Ewangelię. Jak ja o tym myślałem, to mnie to paraliżowało. Ale to było dla mnie takie wyzwanie. Bałem się tego, ale chciałem. No i w wielkim skrócie, być może ostatnim razem, kiedy wychodziliśmy wtedy na naszą ewangelizację, to też opowiadałem, jak to w kościele pojawił się człowiek. Pojawił się dzisiaj to mój naprawdę wielki przyjaciel, którego Pan Bóg niesamowicie prowadzi. Wcześniej łobuz i gangster w Łodzi. Pojawił się w kościele, mówi, zawsze przyjeżdżałem do tego budynku i czułem, że powinienem tutaj przyjść. I nawrócił się w swoim życiu. Gdziekolwiek szedł, opowiadał Ewangelię. Pewnego razu przychodzi i mówi, jechałem samochodem i przechodził obok kolega z dawnych czasów, ale mówi, to był taki drań, że jak go zobaczyłem, to głowę w drugą stronę obróciłem. Mówi, to był taki drań, że jak kogoś laliśmy, tak już człowiek leżał i wszyscy już poszli, to tamten jeszcze nad nim się pastwił. Taki był najgorszy z najgorszych. Świnia, nie obrażając świn. I mówię, jak go zobaczyłem, to z nim gadać nie chciałem. Byłem w samochodzie, ale światła mnie zatrzymały, a tamten mnie zobaczył. I mówi, podszedł do samochodu, do szyby, puka mi w okno i mówi, Grzesiek, Grzesiek, mówi, ja się nawróciłem. Ten na niego patrzy, mówi, ja też się nawróciłem. I się dwóch jakichś spotkało gangsterów po latach, którzy się nawrócili. Tamten chodził do bardzo charyzmatycznego kościoła, ale takiego, że bardzo dziwne rzeczy się tam działy. No i, ale co powiedzieć takiemu człowiekowi, jak on się nawrócił w tamtym kościele? No i nic nie mówiliśmy. Po prostu studiowaliśmy sobie razem Biblię, opowiadaliśmy o Jezusie, jak nas prowadzi w naszym życiu. No i któregoś razu on przychodzi i mówi, ja już więcej nie pójdę do mojego kościoła. Bo ja czytam Biblię i ja nie znajduję nic, co dzieje się w tamtym kościele. Mówi, tam się dziwne rzeczy dzieją. To nie jest od Boga. Przestał chodzić, on do żadnego kościoła nie chodzi. On w domu siedzi i czyta Biblię. Ale wtedy to, co powiedział, to mówi, to teraz wy musicie iść ze mną na ewangelizację. No jaką ewangelizację? No bo ja chodzę z głośnikiem na ulicę i głoszę Ewangelię. I normalnie serce mi mocniej zabiło, bo to był mój lęk z mojej listy, o czym mówiłem publicznie. I ktoś przychodzi i mówi, teraz musisz iść ze mną. No i skoro musisz, to musisz, to poszedłem. I pierwszy moment był trochę przerażający, a teraz to bardzo lubię. To jest fajnie stać na ulicy w takich dobrych czasach i mówić Ewangelię. Więc to przestało być moim lękiem. Pan Bóg prowadzi, usuwa różne lęki. Drugim moim lękiem jest to, by zawsze pomóc krzywdzonej osobie. Bez względu na moje bezpieczeństwo. Zrobić to w najlepszy sposób. To jest wyzwanie.
ale chodzę z tą myślą, że kiedy coś takiego się pojawi, to żebym potrafił odważnie stanąć w obronie człowieka, który jest skrzywdzony. Kolejny mój lęk to mówienie prawdy w trudnych okolicznościach, trudnych słów we właściwy sposób. Bo doszedłem już do etapu, że mówię prawdę, ale jeszcze widzę, że muszę to doszlifować, tą umiejętność, żeby mówić to w najlepszy sposób, tak żeby to trafiało do serca. Żeby to nie tylko było, ja ci tu zaraz powiem, co ja myślę, bo ja teraz mówię prosto w oczy. Więc to często nasza duma i pycha się w ten sposób przejawia, bo ja ci powiem, co ja myślę. Żebyśmy potrafili mówić w Duchu Chrystusowym, nawet trudne słowa. Ale trzeba je mówić. Nie można ich nie mówić. Dopisałem sobie kilka jeszcze takich rzeczy, takich na już. Moim wyzwaniem jest zorganizowanie na moim osiedlu i zaproszenie wszystkich starych znajomych, tych z czasów, kiedy byłem łobuzem, zrobienie takiego wielkiego spotkania, na którym powiem: zapraszam was wszystkich, będzie jedzenie, posiedzimy, pogadamy. Wszyscy mogą przyjść. No niektórzy mówią, że zwariowałem, inni mówią, że do sekty, inni, że do zakonu. Różne legendy krążą na osiedlu, co się ze mną stało. Ale chciałbym się spotkać z moimi znajomymi i powiedzieć: ten bluźnierca, który kiedyś chodził i przeklinał w niebo i mówił: widzicie, nikogo nie ma, dzisiaj opowiada o tym, że Pan Jezus jest dobry, że przebacza, że w tym życiu jest głęboki sens. Chciałbym stanąć przed wszystkimi moimi znajomymi i im o tym powiedzieć. To jest mój lęk i wyzwanie. No i jeszcze coś na ten tydzień. No. Nazwałem to kolęda pastora. No to jest taki czas kolędy, nie? Ale łatwo iść po kolędzie do wszystkich swoich znajomych. Ale plan jest taki, że zrobię takie na drukarce. Taka informacja. Kolęda. Jeżeli chcesz przyjąć po kolędzie pastora protestanckiego, to oczywiście bez kopert, bez niczego, chcesz porozmawiać, potrzebujesz modlitwy, czytasz Biblię, to wyślij SMS-a, chętnie cię odwiedzę. No i takie zaproszenie chcę powrzucać do skrzynek gdzieś tam okolicznych, gdzie mieszkam. No i zobaczymy, co to będzie. Więc takie moje wyzwanie i lęk. Co byś zrobił, gdybyś się nie bał? Biblia mówi o strachu, ale najczęściej to, co mówi, to mówi: nie bój się, nie lękaj się. Znajdujemy ponad 100 razy takie wyrażenia. Usłyszało je wiele, wiele osób. Usłyszał je Abraham, usłyszała Hagar, usłyszał Izaak, usłyszał Mojżesz, Jozue, usłyszał Gedeon. W Księdze Sędziów w 6 rozdziale czytamy takie słowa. Gdy Gedeon przekonał się, że to był anioł pański, rzekł: ach, Panie Boże mój, przecież to anioła pańskiego oglądałem twarzą w twarz. Lecz Pan rzekł do niego: pokój z tobą, nie bój się, nie umrzesz. Te słowa usłyszał Dawid, Salomon, Eliasz, uboga wdowa z Sarepty, sługa Elizeusza, król Hiskiasz, prorok Izajasz. I tutaj te słowa, które już dzisiaj słyszeliśmy, które są takie najbardziej słodkie ze Starego Testamentu, które można znaleźć o Bogu, który nie brzmi jak Bóg z Synaju, gdzie trzęsie się góra, tylko widzimy taką twarz Boga, którego zazwyczaj chcielibyśmy oglądać, jakim zobaczyliśmy Go w osobie Jezusa. 41 rozdział od 10 wiersza. Nie bój się, bo ja z tobą. Nie lękaj się, bo ja Bogiem twoim. Wzmocnię cię, a dam ci pomoc. Podeprę cię prawicą sprawiedliwości swojej. Dalej od 13. Bo ja, Pan, jestem twoim Bogiem, który cię ująłem za twoją prawicę i który mówię do ciebie: nie bój się. Ja cię wspomogę. Nie bój się, robaczku Jakubie.
Ty garstko Izraela, ja cię wspomogę, mówi Pan, twoim odkupicielem jest święty izraelski. Nie bój się, robaczku. Te słowa nie bój się usłyszał jeszcze Jeremiasz, usłyszał Ezechiel, Daniel. Daniel w 10 rozdziale opisał również scenę spotkania z Bogiem. I tam takie słowa od 17 tekstu. Jakże może taki sługa mojego Pana jak ja rozmawiać z takim Panem jak Ty? Gdy teraz nie mam siły i nie mogę mnie tchu, wtedy ponownie dotknął mnie ktoś podobny do człowieka i posilił mnie. I rzekł, nie bój się, mężu miły, pokój Ci. Bądź mężny, bądź mężny. A gdy rozmawiał ze mną, poczułem siłę i rzekłem, niech mówi mój Pan, bo mnie posiliłeś. Również w Nowym Testamencie wiele razy znajdujemy te słowa, kiedy Pan Bóg mówi do człowieka, nie bój się. Usłyszeli je Zachariasz, Maria, Józef, pasterze w Betlejem, Szymon Piotr, Jair. Czy ktoś się w ogóle bał Pana Jezusa? No było parę osób, które się bało i uciekało, ale to wszyscy ci, którzy się z Panem Jezusem nie zaprzyjaźnili. Dzieci się nie bały. Grzesznicy nie bali się. Przychodzili do Pana Jezusa i się zmieniali. Z grzeszników w ludzi, którzy z Ewangelią poszli na koniec świata. Kobiety w poranku zmartwychwstania też usłyszały te słowa. Apostoł Paweł, apostoł Jan. Czy zatem lęk jest złą emocją? Skąd się wziął lęk? I nie chodzi o taki lęk, kiedy stoimy nad przepaścią i nogi się trzęsą, bo to jest bardziej logika i działanie naszego mózgu, które ma nas zabezpieczyć przed chodzeniem po dachach i spadaniem z dachów. Nie o taki lęk chodzi. Ale pierwszy raz o lęku czytamy, kiedy ludzie w Edenie zerwali owoc i zaczęli chować się przed Bogiem. Przed tym Bogiem, przed którym wcześniej cieszyli się na Jego widok. Spotykali Go, rozmawiali z Nim. Nagle zaczynają chować się przed Nim. Boją się. Czy mamy bać się Boga? No, znajdujemy na przykład w Księdze Objawienia, w 14 rozdziale i 7 wierszu słowa. Bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego. Jak tutaj się nie bać Boga w obliczu sądu Jego? No właśnie, bać się czy się nie bać? Chcę Wam powiedzieć, że nie musimy się bać Pana Boga, o ile się z Nim zaprzyjaźnimy. Tak jak z osobą Pana Jezusa. Ci, którzy się z Nim zaprzyjaźnili, nie musieli się Go bać. Szanowali Go. To była bojaźń. Bo bojaźń to świadomość tego, kim Bóg jest. Jeżeli ja wiem, że On jest wielki i potężny, ale jest mi przyjazny i życzliwy, czy mam się Go bać? Nie, ale z przyjemnością będę Go słuchał, bo wiem, kim On jest. Wiem, jaki jest. To nie będzie lęk i strach, ale to będzie szacunek. A kiedy widzę Boga, który wyciąga do nas ręce i mówi, zapraszam was do siebie. Jezusa, który schyla się przed ludźmi i umywa im nogi. Jezusa, który mówi, posadzę was znowu za stołem i będę wam usługiwał. Zapraszam was do mojego królestwa. Ten sam Jezus właśnie do Jana mówi, nie bój się, ja jestem tym, który pokonał śmierć. Te słowa z Księgi Objawienia, bójcie się Boga, zdecydowanie są dla tych, którzy się z Bogiem nie pogodzili. Którzy patrząc na krzyż mówią, mnie to nie obchodzi i dalej robią swoje. Których serce nie zostały skruszone ze względu na takie objawienie Bożej dobroci dla człowieka. No to dla nich sąd może być przerażający. No to bójcie się Boga. Ale oddajcie Mu chwałę. I o ile lepiej jest z tym Bogiem się pogodzić przed tym sądem, kiedy On staje się naszym przyjacielem. W pierwszym liście Jana,
4 rozdziale, od 17 tekstu, czytamy takie słowa. W tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu, gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. W miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą. Kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości. Miłujmy więc, gdyż On nas przedtem miłował. To Słowo Boże mówi nam, nie musimy obawiać się Boga. On nie przyszedł po to, żebyśmy zadrżeli przed Nim. Możemy żeby nasze serca zadrżały miłością na Jego, miłość, którą On nam pokazuje. Jeszcze jeden ostatni lęk, który chciałem krótko powiedzieć. Lęk o nasze zbawienie. Co byś zrobił, gdybyś się nie bał, że stracisz swoje zbawienie? Nieraz żyjemy tak, często tak to może wyglądać. Nie wiem, co mogę zrobić, a czego nie mogę zrobić, bo boję się, że Bóg jednak nie weźmie mnie do swojego królestwa. A co by było, gdybyśmy się nie musieli bać o nasze zbawienie? Co by było? Co by było, gdybyśmy słowa Pana Jezusa, który mówi w Ewangelii Jana w 10 rozdziale: i ja daję im żywot wieczny i nie giną na wieki i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki Ojca. Gdybyśmy te słowa potraktowali, że one są do nas. Pan Jezus mówi, nikt nie może ich wydrzeć z mojej ręki. Jeżeli oni sami nie zrezygnują, to nic i nikt. I powiedzcie mi, z tych wszystkich największych bohaterów biblijnych, który z nich będzie w Bożym Królestwie za to, że był doskonały? Za to, że był taki święty i bez skazy? Może Dawid? Nie, Dawid nie. No to na pewno już Mojżesz. Nie, Mojżesz też nie. Ta wyliczanka mogła być bardzo długa i moglibyśmy wszystkich wymieniać po kolei i żaden z nich nie będzie w Bożym Królestwie dlatego, że był doskonały, ale dlatego, że wierzyli w Boga. Bogu wierzyli, że Bóg powiedział, ja się o was zatroszczę, nie bój się. I tak samo do nas przychodzi Jezus i mówi, człowieku, nie bój się o swoje zbawienie. Zaufaj, że ja to naprawdę zrobiłem. Naprawdę to zrobiłem. Tak bardzo Cię kocham, zapraszam Cię do mojego królestwa. Nie bój się. I powiem Wam, że kiedy człowiek zaczyna żyć bez lęku o swoje zbawienie, bo ktoś większy zadbał o moje zbawienie, to życie też zaczyna wyglądać inaczej. Nasze chodzenie z Bogiem, nasze opowiadanie o Nim zaczyna wyglądać inaczej. Strach nie jest od Boga. Bóg przychodzi i mówi, nie bój się. Miej pokój w sercu. Niech ten pokój w sercu i tą miłość zobaczą wszyscy ludzie wokół. W obliczu czegokolwiek, co się będzie wokół nas działo. Co byś zrobił, gdybyś się nie bał? Życie z Bogiem nie oznacza, że już nic złego się nie stanie, ale to znaczy, że Bóg we wszystkim znajdzie rozwiązanie. I do Niego należy ostatnie słowo. I mój ulubiony tekst, który wstawiam w każde kazanie. On pasuje mi już do wszystkiego. To fragment z listu do Filipian, 1:6. Lubimy, jak coś jest pewne. I apostoł Paweł tak zaczyna ten wiersz. Mówi, mając tę pewność, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Jezusa Chrystusa. Mając tę pewność, że ten, który rozpoczął, Jezus Chrystus, czy rozpoczął w was dobre dzieło? Czy widzicie zmianę, odkąd uwierzyliście w Niego? Rozpoczął? To jeżeli rozpoczął, to dokończy. I to jest Jego obietnica. Apostoł Paweł mówi, jestem tego pewien. Więc o to też się nie bójcie. On rozpoczął i On dokończy. I to jest też wielka sprawa
tego, żebyśmy się nie bali i zaufali. A Bóg powołuje nas do wielkiej rzeczy. Nie wiem, do czego Ciebie powołuje, każdego z Was i mnie. Co byśmy zrobili, gdyby nie te wszystkie lęki, które wokół nas krążą? Co byś zrobił, gdybyś się nie bał? Amen.